Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu. Wybaczcie, że tak przy Was, ale na ostatnią chwilę jeszcze próbuję okiełznać te baby hairy, które mi się po prostu pojawiają, takie malutkie włoski, które odrastają. Wydaje mi się, że jest to związane z moją suplementacją. I na głowie, słuchajcie, mam mnóstwo takich malutkich włosków, które po prostu zaczynają odrastać, się zagęszczać, więc to jeszcze tak na ostatnią chwilę próbuję tutaj przylizać, żeby się tutaj do Was odezwać i zaprezentować. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, u nas jak najbardziej, aczkolwiek nie ukrywam, że dzieje się oj dzieje i tak na dobrą sprawę dopiero od niedawna zaczynam wychodzić na prostą po tych wszystkich zaległościach, chociaż ja nie wiem, mam wrażenie, że po prostu wiosna sprawiła, że nagle mamy aż po prostu tyle pracy i nie nadążamy z nią. W każdym razie myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast słuchajcie, dzisiaj ja chciałam Wam powiedzieć o czymś, co dla mnie zrewolucjonizowało rynek. I odważnie, śmiało mogę o tym powiedzieć, gdyż dla mnie to był po prostu game changer. Chciałam Wam pokazać mój dzisiejszy strój. Na sobie mam przepiękny top wykonany z kaszmiru, z takiej delikatnej tkaniny, która jest mega przyjemna i tak jak wiecie, dobry kaszmir ja bardzo i to bardzo doceniam. Mój jest od Lily Silk, natomiast zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o bieliznę pod spodem, nic się nie odznacza, nic się nie odbija. Chociaż nie ukrywam, że sweterek naprawdę nie jest jakiś tam gruby, jest delikatnie cienki. W każdym razie chodzi o to, że nie widać żadnych łączeń, nie widać fiszbin. I to jest moje odkrycie tego roku i śmiało mogę o tym powiedzieć, gdyż ostatnio nawet mój mąż się z tego śmiał, ponieważ kiedy go odkryłam, to dosłownie miałam ochotę skakać z radości. Mowa o bieliźnie, którą mam pod spodem. To był jeden z częściej zadawanych mi pytań odnośnie bielizny bezszwowej, bielizny, którą noszę, której używam, która nie odznacza się pod ubraniami. Bardzo często, zwłaszcza na samym początku mojego vlogowania, kiedy skupiałam się głównie na modzie, to były regularnie pytania o dobrą bieliznę, dobry biustonosz, który możemy nosić pod jasne ubrania. Przede wszystkim pod jasne, ponieważ ja bardzo często to podkreślałam, żeby pod białe ubrania nie zakładać białego biustonosza, ponieważ on się odznacza i żebyście wówczas wybierały ten w kolorze cielistym. Natomiast wiadomo, tyle ile odcieni skóry, tyle tych różnych biustonoszy i ciężko tak na dobrą sprawę dopasować taki idealny. No i dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia poduszeczek, fiszbin, które po prostu bardzo często się odznaczają. I ja osobiście, jeśli chodzi o figi, o majtki i tak dalej, to znalazłam taki model, który mi bardzo odpowiada i noszę od lat. I nie tyle jest to jakiejś konkretnej firmy bielizna, ale chodzi o bieliznę, która jest cięta laserowo, która jest bezszwowa. Uważam, że ona jest najwygodniejsza i co najważniejsze, nie jest widoczna spod ubrań. I wyobraźcie sobie mój poziom ekscytacji, kiedy udało mi się odkryć właśnie ten oto biustonosz, który mam pod spodem. Ja zaraz, słuchajcie, myślę, że nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Zdejmę ten top i pokażę Wam, w jaki sposób on leży, gdyż uważam, że jest to najlepszy biustonosz, jaki kiedykolwiek miałam. Nie ukrywam, że dość mocno się stresowałam, gdy przeczytałam, że jest to jeden rozmiar, one size. Stwierdziłam, że no jak to możliwe, przecież jak jeden rozmiar może pasować na wszystko. W każdym razie sposób, w jaki ten biustonosz został wykonany, nie wiem, magia, on się rozciąga i dopasowuje do Waszego biustu. Jest to bezszwowa tkanina, elastyczna, ale zarazem taka jakby, nie wiem, czy usztywniona, taki, tutaj on jest taki delikatnie. Ciężko mi to określić, natomiast uważam, że tutaj już naprawdę poszła w ruch technologia, o której może nie do końca wiem i którą może nie do końca jestem w stanie zrozumieć. Natomiast kiedy ja go założyłam na siebie, to po prostu poczułam takie, jaki on jest milusi, jaki on jest genialny, nie mam ochoty go zdejmować, słuchajcie. Wiem i jestem święcie przekonana w 100%, że to jest właśnie taki biustonosz, który będę nosiła codziennie.
codziennie, więc śmiało myślę, że zamówię sobie jeszcze jeden, dwa. Mój mąż od razu mówi, słuchaj, jeżeli tak Ci on odpowiada, dawaj zamawiamy od razu. Ja mówię, poczekaj, spokojnie, jeszcze go ponoszę, przetestuję, ale tak, już po jednym dniu ja wiedziałam po prostu, w sumie nawet po pierwszym założeniu, po pierwszej minucie ruchów, po prostu wiedziałam, że on jest niesamowity. W środku ma on również poduszeczki, które możecie sobie wyjąć albo zostawić tak jak jest. Ja na początku, kiedy je zobaczyłam, to stwierdziłam, że nie, na pewno wyjmuję, bo ja takich rzeczy nie lubię. Natomiast te, zobaczcie, są niewidoczne i one leżą fantastycznie. Więc jak Lily Silk to zrobiło, że ten biustonosz dopasowuje się do każdego kształtu, nie wiem, ale ważne jest to, że nareszcie udało mi się znaleźć biustonosz, który jest idealnie skrojony, którego nie czujecie w ogóle, że macie na sobie. Ba, nawet bym powiedziała, że czujecie takie przyjemne, może nie tyle ciepełko, ale taki przyjemny jakby dotyk wokół swojego ciała. To jest coś niesamowitego i szczerze, naprawdę z ręką na sercu Wam polecam, żebyście wypróbowały, bo ja jestem zachwycona i nie mogę wyjść z podziwu. Po prostu wielkie wow. Także zaraz Wam pokażę jeszcze zbliżenia, w jaki sposób on leży, ale nie spodziewałam się, że naprawdę a propos biustonosza będę robiła aż tyle zamieszania, ale słowo daję, naprawdę warto. Spróbuję sobie Was tutaj postawić i pokażę Wam, w jaki sposób on wygląda z tyłu. Dość grube ramionczka. Myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza przy dużym biuście, ponieważ gdyby one były zbyt cienkie, to później potrafią się one wrzynać, trzymając dość ciężki biust. Natomiast jeśli o mnie chodzi, słuchajcie, ja mam rozmiar 75D i zobaczcie, że on bez problemu się naciągnął i dopasował kształtem do mojej figury. Nie spodziewałam się tego, nie ukrywam, natomiast zaskoczenie było ogromne i nie chcę już tutaj naprawdę brzmieć za bardzo, ponieważ film jest sponsorowany przez markę Lily Silk. Jak wiecie, z marką Lily Silk ja współpracuję już od długiego czasu. W zeszłym roku pokazywałam Wam jedwabne koszule, które cały czas mam, które cały czas noszę i które uważam, że są ponadczasowe i które uwielbiam. Więc kiedy marka rozszerzyła rangę swoich produktów nie tylko o odzież, nie tylko o poduszki, które też zamówiłam, poszewki, ale właśnie o bieliznę bezszwową, która pięknie wygląda, która jest bardzo komfortowa w noszeniu, której nie widać właśnie spod tego pięknego, szlachetnego materiału, jakim jest jedwab. Także dla mnie rewelacja. I co oczywiście idzie za tą współpracą, co jest bardzo dużym plusem dla mnie i dla Was, to to, że mogę zaoferować Wam kod rabatowy w wysokości aż 20% na wszystko na stronie Lily Silk z hasłem Beata20. Chyba, że postanowicie zaszaleć, wówczas możecie otrzymać 30% rabatu na całe swoje zakupy, jeśli wydacie 600 euro oraz wyżej. I wówczas skorzystajcie z kodu Beata30 i to gwarantuje Wam 30% upustu w Waszym koszyku. Ja mam tutaj mikrohol, nie powiem, ponieważ to nie jest tak, że weszłam i zrobiłam ogromne zamówienie, ogromne zakupy, bo tak na dobrą sprawę nie potrzebuję aż tak dużo rzeczy. Natomiast co według mnie bardzo wyróżnia markę Lily Silk, to fakt, że stawiają na bardzo dobrej, wysokiej jakości materiały. Kaszmiry, jedwabie, coś, co będziemy nosić latami, co jest szlachetne, co jest piękne, ponadczasowe klasyki, które ja po prostu uwielbiam. Także serdecznie Wam polecam. Natomiast zaczęłam od tego biustonosza, ponieważ naprawdę uważam, że to jest wielkie wow i jeżeli, tak jak ja, nie mogłyście znaleźć sobie odpowiedniej bielizny, która po prostu była, wiecie, no perfekto, idealna, to warto spróbować z takim rozwiązaniem. Być może niektórym się kojarzy to ze sportowym stanikiem, mnie na początku się on tak kojarzył, ale to jest totalnie inne uczucie i wrażenie, absolutnie nie mylić z tym, także ja uważam, że to jest game changer, genialny produkt, więc ja z pewnością będę po niego wracała regularnie. Ale teraz, słuchajcie, może ubiorę się i pokażę Wam, co takiego jeszcze zamówiłam. I żeby nie umknął naszej uwadze, włożyłam z powrotem ten top z krótkim rękawem, wykonany z super przyjemnego, super jakości kaszmiru. I tak w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ja kolekcjonuję sweterki z kaszmiru i mam te najstarsze, to bym powiedziała, że mają
mają około 20 lat i to są takie klasyczne fasony, o które po prostu bardzo dbam, nie ukrywam, piorę odpowiednio, suszę odpowiednio i przede wszystkim nie piorę ich zbyt często, a noszę je regularnie, także przy odpowiedniej pielęgnacji te rzeczy są niezniszczalne. Poza tym kaszmir, tą jakość czujemy na sobie i nie chcemy z niej rezygnować. W mojej kolekcji brakowało takiej koszulki z krótkim rękawem. To jest piękny taki off-white kolor, taka złamana biel. I ja osobiście bardzo lubię sięgać po tego typu rzeczy, gdyż one pasują idealnie pod jakąś marynarkę, albo na przykład zaczyna się robić troszeczkę cieplej, idealne są na porę przejściową. Osobiście dla mnie jest to naprawdę taka podstawa garderobiana i bardzo fajnie sprawdza się do noszenia, nawet tak jak w moim wypadku, teraz mam tylko jeansy, wiadomo, dodałam tutaj pasek, marynarkę, także to jest pierwsza rzecz. Tutaj na dole jest ściągacz i w rogu, w lewym rogu mamy blaszkę, taki metalowy element z logiem Lily Silk. Jak dla mnie rewelacja, ja wzięłam swój top w rozmiarze M i jeśli chodzi o rozmiarówkę, to staram się również brać rozmiar wyżej, niżeli noszę zazwyczaj. Tak zauważyłam u Lily Silk, ale może niekoniecznie. Zaraz przymierzymy sobie pozostałe rzeczy i zobaczymy, czy dobrze wybrałam. Kolejna rzecz, jaką zamówiłam, to jest ten oto przepiękny kardigan. No, ostatnio dużo kardiganów na moim kanale i cieszę się bardzo, że one powróciły do mody i teraz stają się bardzo modnym elementem garderoby. Taki kardigan, już Wam poprzednio mówiłam, że wykorzystuję naprawdę na wiele sposobów. Noszę je praktycznie o każdej porze roku, czy to same do stylizacji, czy to rozpięte jako narzutka, na przykład na sukienkę, jak gdzieś wychodzę, robi się chłodniej, czy też przerzucone na ramiona. Naprawdę taki kardigan będzie wyglądał świetnie ze wszystkim. Natomiast ten wyjątkowo mi się spodobał. Świetna, mięsista tkanina. I teraz jeszcze sprawdzę, jak to wygląda. To jest 100% merino wool, przepiękny sweterek typu cardigan w granatowym kolorze typu navy. I ja wzięłam swój w rozmiarze M, złote guziczki i fajne też, że może pokażę w zbliżeniu. O, chyba załapało. Chciałam Wam z bliska pokazać ten detal. Fajne guziki, to nie jest takie nachalne złoto, one jest takie delikatnie matowe wraz z logiem Lily Silk. Także widać, że firma zadbała naprawdę o każdy szczegół. Tutaj również lamówka ma taką delikatną fakturę, jakby warkoczyka oraz wykończone w ten sam sposób są rękawki oraz dół sweterka. Ale dobra, już przymierzam i pokazuję Wam, jak leży. I takim właśnie kardiganem wykańczam całą stylizację. Możemy w ten sposób nosić, czyli rozpięty, narzucić sobie na szybciutko, baza cała w bieli i jesteśmy gotowe do wyjścia na zakupy, odwieźć dzieci do szkoły, po prostu polatać po mieście, pozałatwiać sprawy, czy też nawet do pracy, bo uważam, że on jest na tyle elegancki i nie wstydzę się tego słowa powiedzieć, naprawdę elegancki jest sweterek, że będzie pięknie wyglądał nawet z jakąś spódnicą, z jakimś, no nie wiem, garsonką, ale również z jeansami. No po prostu coś, co jest mega uniwersalne, mega wszechstronne. Kocham takiego typu kardigany i on, słuchajcie, naprawdę rewelka. Teraz możecie jeszcze zobaczyć, jak wygląda kardigan, kiedy jest zapięty. Tak jak powiedziałam, ja wzięłam rozmiar M i uważam, że to było dobre posunięcie. Nie chciałam, żeby on był zbyt opięty. Podoba mi się to, że mam troszeczkę luzu. Osobiście zawsze lubię nosić, czekajcie, takie rzeczy z podwiniętymi rękawami. O, będzie lepiej wyglądało. I jasne spodnie, balerinki i stylizacja gotowa. Także bardzo wszechstronna rzecz.
I mega mi się podoba. Mega mi się podoba, jak jest zapięty, mega mi się podoba, jak jest rozpięty. I już mam wiele pomysłów na to, w jaki sposób go wystylizować. I coś, co jest bardzo ważne w kolekcji Lily Silk, że wszystkie te rzeczy możemy ze sobą łączyć, miksować i będą ze sobą po prostu dobrze wyglądały. I to jest fajna opcja dla takich osób, które może nie do końca umieją, może nie do końca wiedzą, co ze sobą łączyć. Natomiast ta prosta stylówka naprawdę skradła moje serce. Dajcie mi znać, co o niej myślicie, bo mnie się mega podoba. Następna rzecz i tutaj była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja takiej kamizelki szukałam już od 2 lat. Słuchajcie, wyobraźcie to sobie, i nic nie mogłam znaleźć takiego w swoim stylu. Natomiast kiedy zobaczyłam, że Lily Silk ma w swojej kolekcji kamizelkę przecudnie skrojoną ze świetnych materiałów w najpiękniejszym, moim ulubionym kamelowym kolorze, no to musiałam się na nią skusić. Już Wam pokazuję. Tutaj jest ona wykonana z wełny, natomiast tył, myślę, że to jest jedwab. Także czekajcie, ja jeszcze sprawdzę i Wam potwierdzę na 100%, żeby nie było. Natomiast podszewka jest taka milusia dla ciała, na co ja zwracam bardzo uwagę, bo chcemy zarówno wyglądać dobrze, jak i czuć się dobrze w tych ubraniach, więc to jest naprawdę, naprawdę mega ważne. Więc takie kamizelki obecnie powracają do mody i stały się naprawdę hitem. Do tego ja bym jeszcze, słuchajcie, wymieniła te swoje delikatne kolczyki na te duże moje vintage klipsy od Diora i stworzyła taką stylówkę. No, coś niesamowitego, rewelacja, ale i tak a propos, tutaj możecie z tyłu sobie zmniejszyć, podkreślić bardziej talię, tutaj paseczkiem manewrować. Ja musiałabym zerknąć na spokojnie, jak to wygląda, ale generalnie tutaj myślę, że ściągnęłam ją tyle, ile się da. W każdym razie to nie koniec, gdyż do tego zobaczyłam pasującą spódnicę. No i gdy ujrzałam ten komplet, to mega mi się spodobał i oprócz tego, że możemy nosić te rzeczy osobno, to możemy stworzyć również taki total look, co mnie się bardzo spodobało. Spódnica uszyta jest z pasującego kolorystycznie materiału, więc możemy stworzyć z tego komplet. Dodatkowo ma tutaj pasek wykonany z ekoskóry i wykończona jest guziczkami. Jedynie ja bym te guziczki dała w złotym kolorze, wiecie jaka ja jestem. I jeszcze jeden bardzo ważny element, pod spodem jest podszewka. Chociaż myślę, że ta podszewka chyba nie byłaby potrzebna, gdyż materiał jest dość mięsisty i nie powinien on prześwitywać, ale i tutaj powiem szczerze, że się zastanawiałam, gdyż wzięłam rozmiar większy, ale tak teraz patrząc na ten rozmiar, to myślę, że mogłam jednak wziąć mniejszą, bo wolę nosić spódnicę w talii i talię ja mam bardzo wąską, natomiast biodra mam dość szerokie i stąd u mnie jest to niezdecydowanie, jeśli chodzi o rozmiary. Natomiast zaraz ją sobie przymierzymy, no mam nadzieję, że będzie ok. Zestaw wpisuje się w obecne trendy, ale co najważniejsze, to nie jest taki trend, który przeminie, ponieważ tutaj mamy klasyki, a bardzo fajnie, że teraz mamy modę na rzeczy klasyczne, eleganckie i ponadczasowe. Te słowa chyba najczęściej słyszycie u mnie na kanale, ale jak wiecie, klasyka się nie nudzi i nie wychodzi z mody. Ekstra, słuchajcie, jak dla mnie rewelacja. Natomiast faktycznie spódnica mogłaby być wyżej. Już Wam pokazuję, w jaki sposób ona wygląda. Ona delikatnie jakby leży mi na biodrach i to też może być ok. Natomiast ja preferuję chyba, żeby ona była wyżej, więc myślę, że odeślę i zamówię sobie rozmiar mniejszy. Wówczas ona by była po prostu wyżej i lepiej by to leżało. I o ile oczywiście możemy nosić to w zestawie, to jak najbardziej pojedynczo samą kamizelkę, czy też samą spódnicę, natomiast pod spód, jeszcze pod kamizelkę śmiało możemy dodać, czy też na przykład tą wełnianą koszulkę z krótkim rękawem, śmiało możemy pod spód dodać. Możemy pod spód dodać koszulę, z której oczywiście słynie Lily Silk, czyli jedwabne koszule, no z pewnością będzie to fajnie wyglądało. Ja również widzę tą wersję na przykład z golfem, z kaszmirowym golfem jesienią. Za to kocham takie rzeczy, ponieważ
możemy je wykorzystywać przez cały okrąglutki rok i wyglądać świetnie i na czasie. Także to jest moja propozycja numer jeden. Ja jestem zachwycona, ciekawa jestem waszej opinii. I właśnie dokładnie o to mi chodzi, kiedy mówiłam, że możemy ze sobą rzeczy dowolnie łączyć. Po co nie sięgnę, wygląda ze sobą świetnie. I jestem zaskoczona, bo myślałam, że takim mega hitem będzie ten zestaw, to ta propozycja podoba mi się równie, równie tak samo. Wow. Także mamy już kolejną stylizację. Krótki top, spódnica i uważam, że to jest rozwiązanie idealnie na taki sezon właśnie wiosenno-jesienny wbrew pozorom, ponieważ i wiosną, i jesienią, kiedy mamy ten moment przejściowy, kiedy nie jest to super gorąco, kiedy to nie jest jeszcze super zimno, to te tkaniny sprawiają, że po prostu nie marzniemy, a zarazem mamy ten element tego lata w sobie, czyli krótki rękawek, czyli spódnicę. No jak dla mnie pasuje to naprawdę bardzo dobrze, ale pokuszę się i wypróbuję. Dodam do tego jeszcze kamizelkę, zobaczymy jak to wyjdzie. Dodajemy jeszcze kamizelkę. Powiem szczerze, że nie mierzyłam jeszcze tego w ten sposób, ale już jest dobrze. Już jest dobrze. Ekstra. Jest wow. Jedynie tak patrzę tylko, czy nie za mocno ściągnęłam tej kamizelki z tyłu. Ale to sobie oczywiście możemy regulować. Och, jak najbardziej. Ten zegarek mi tutaj, słuchajcie, wszystko psuje. Czekajcie, zdejmę zegarek. Ten zegarek nam wszystko psuł, więc przydałaby się jakaś delikatna na przykład bransoletka, ale dobrze, nie będziemy sobie teraz tym głowy zawracać. Natomiast zegarek był ewidentnie za toporny do tej stylówki. No, tak jak mówiłam, pod kamizelkę śmiało możemy zakładać różne rzeczy. Koszula, t-shirt, golf lub też nosić ją samą. Zobaczycie, że teraz będzie pojawiało się pełno kamizelek i pełno wielkich kolczyków. Także to są takie moje hity na tę wiosnę. No i z pewnością nie będę wychodziła z tej kamizelki. Wow! Ekstra. Także to jest kolejna stylizacja, natomiast teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać koszulę. To jest już moja druga koszula od Lily Silk z jedwabiu. W sumie bardzo podobna do poprzedniej, ale delikatnie inna. Bardzo podobna, ale delikatnie inna. No to cała ja. Tutaj mam koszulę wykonaną w 100% z jedwabiu, rozmiar 6, czyli to jest takie łamane 36x38, nasze bym powiedziała. I ostatnio brałam koszulę w rozmiarze S i poczułam, że tym razem chciałabym, żeby ona była trochę jeszcze bardziej swobodna, ponieważ mam taką bardzo dopasowaną, wiecie, elegancko, natomiast tutaj chciałabym wprowadzić troszeczkę więcej luzu i tym razem wybrałam koszulę w takim szampańskim, waniliowym kolorze. O, teraz zobaczcie, światło zgasło, trochę się przyciemniło i myślę, że ukazuje ten odcień idealnie. To jest właśnie taki kolor, w którym ja obecnie szyję sukienkę na komunie. Uwielbiam go. To nie jest biel, to jest właśnie taka wanilia, taka, może nie śmietanka, wanilia prędzej, która mnie się bardzo podoba i uważam, że jest mega elegancka. Także możemy śmiało teraz zamienić i zostawić samą koszulę, ale również możemy spróbować ją w wersji z kamizelką. Koszula jest przecudna. Już teraz zwróciłam uwagę, że jest to delikatnie inny model od mojego poprzedniego, gdyż w poprzednim mam kryte guziki. Natomiast tutaj guziki są na wierzchu, ale co jest dla mnie bardzo istotne, na co zwracam uwagę, bo uważam, że nie ma nic gorszego jak piękna koszula w pięknym kolorze i nie, źle dopasowane guziki. Te guziki są w idealnym odcieniu, zgrywają się z koszulą, co wygląda naprawdę bardzo dobrze. No i po prostu widać od razu tę jakość. Jedwabna koszula to jest coś, co będzie z nami przez lata. Zbliżają się teraz wesel, okres komunii, okres chrztów, ślubów i tak dalej. I po taką koszulę jak najbardziej będziemy sięgać właśnie w tym okresie, ale nie tylko. Ja osobiście tak ją widzę. Już sobie wyobrażam, gdzie ją założę. Natomiast do takich nawet codziennych stylizacji uwielbiam taką jedwabną koszulę założoną, zarzuconą nawet nonszalancko
do jeansów, także możemy ją stylizować na wiele sposobów, no ale przede wszystkim ta luksusowa tkanina, jak założymy jedwab, to nie będziemy chciały przerzucić się na inne materiały, no coś po prostu cudownego, więc ona leży świetnie, cieszę się bardzo, że wzięłam ten delikatnie większy rozmiar, ponieważ nie jest zbyt obcisła, nie ogranicza moich ruchów i myślę, że wygląda naprawdę świetnie. Tutaj w tym wypadku tylko o, poprawię delikatnie spódnicę i już mamy piękną, elegancką stylizację. Próbujemy z kamizelką, czy będzie już za dużo, jak myślicie? Ja myślę, że warto spróbować. Jeszcze tutaj może z bliska pokażę Wam tą kamizelkę, bo bardzo mi się podoba tył. O, zobaczcie, tutaj mamy też dyskretne logo, natomiast jeszcze się upewnię i sprawdzę, czy to jest... Tak, to jest w 100% z tyłu Mulberry Silk, czyli jedwab. No, naprawdę. Elegancko, zobaczcie, tutaj mamy jedwab, tutaj wełny. Wow. Klasa sama w sobie. No ale dobrze, spróbujmy w takim wypadku połączyć to wszystko ze sobą. Zobaczyć, czy nie będzie zbyt dużo, ale... Nie, nie, nie jest zbyt dużo, jest świetnie. Jest przepięknie. Jest po prostu przepięknie. Jeszcze Wam pokażę tutaj w tym lustrze w całości. Powiem, że za bardzo nie widać. Jeszcze tutaj Wam pokażę w całości z tą stylizację. No jest super. Jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to, że z tych kilku rzeczy mogę tworzyć tak wiele różnych stylizacji, które świetnie ze sobą wyglądają. Wow. Rewelacja. Jeszcze tylko tak na dobrą sprawę nie przymierzyłam kardiganu do tej spódnicy, ale jakbym chciała, to śmiało mogłabym dołożyć ten kardigan, nawet narzucić na ramiona, dodać granat do takiego karmelowego odcienia, będzie wyglądał po prostu obłędnie. I tutaj mam jeszcze dwie poszewki jedwabne, które kupiłam na poduszkę, gdyż oczywiście o zaletach jedwabiu myślę, że nie muszę Wam opowiadać, ponieważ każdy sobie doskonale zdaje z tego sprawę, że jest to najlepszy rodzaj materiału, na jakim możemy spać, więc zarówno on dba o naszą skórę, jak i o włosy, którym ostatnio tak dużo poświęcam uwagi. Także wzięłam jeszcze dwie poszewki, na spokojnie jeszcze tutaj na przebitkach pokażę Wam, w jaki sposób one wyglądają, ale uważam, że jeżeli chcemy kompleksowo zadbać o naszą urodę, to jak najbardziej spanie na tego typu poszewkach jest fantastycznym rozwiązaniem. Więc jeśli planujecie swoje zamówienie z Lily Silk, to pamiętajcie o kodzie BEATA20, który daje Wam 20% rabatu na wszystko na stronie internetowej, oraz BEATA30, który daje 30% rabatu przy zamówieniu powyżej 600 euro. Wszystkie linki do tych rzeczy, które Wam pokazałam, oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem poniżej. No i dajcie mi proszę znać, która z tych rzeczy spodobała Wam się najbardziej. No i jak oceniacie ten haul, bo zobaczcie, mamy tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Pięć rzeczy, a ile stylizacji. I oczywiście jeszcze tak szybciutko muszę dodać, że jeżeli będziecie składać zamówienie na Lily Silk, to koniecznie wypróbujcie ten stanik, ten biustonosz, ponieważ ja uważam, że to jest naprawdę przełom i dla mnie jest to naprawdę ogromna zmiana na plus, taka zmiana, której szukałam przez długi, długi czas. Dzień dobry wszystkim, witajcie. A ja dzisiaj, słuchajcie, nie odzywam się tutaj do Was w ogóle, totalnie, gdyż praktycznie cały dzień nie wychodzę sprzed komputera. Zrobiło się bardzo zimno, więc nawet nie miałam ochoty iść do ogrodu. Temperatura tak drastycznie spadła, poza tym co chwilę mamy deszcz. No i wiadomo, takie samo poczucie jest, że nic się nie chce. Ale ja już powoli kończę i... No proszę, słoneczko wyjdzie na chwilę spoza tych chmur, ale będzie fajnie. Kończę i muszę się szykować, gdyż wychodzimy z koleżankami do restauracji świętować urodziny jednej z nas. I tak sobie pomyślałam, że mimo wszystko, mimo że ta pogoda jest taka, jaka jest, to i tak założę ten swój nowy zestaw od Lily Silk, do tego te swoje złote kolczyki, a co? Słuchajcie, jak szaleć, to szaleć.
Teraz tak bym sobie chyba jeszcze dziobnęła, słuchajcie, jedną kawę, żeby się pobudzić. I zacznę się ogarniać, bo dość wcześnie wychodzimy, przyjeżdża po nas Julcia, która jest w 20 tygodniu ciąży, także mamy kierowcę załatwione, bardzo się cieszę, że nie muszę być to ja. Próbuję się odezwać, ale czekam, aż skończy pić. Dobrze. Już? Już się napiłem? Słuchajcie, wsadziłam te lilie i muszę powiedzieć, że to są chyba pierwsze lilie w życiu, które miałam, które nie pachną, a naprawdę kupiłam je dla zapachu. Tak mi się chciało tego zapachu lilii. A tutaj nic, słuchajcie. To jest niemożliwe, aż niemożliwe. W ogóle one nie pachną, więc jest to jakaś pewnie odmiana zmieniona. No nie wiem, co oni z nimi zrobili. No wyglądają uroczo, nie powiem, natomiast jednak chciałoby się tego zapachu. Ja bardzo lubię. Dla niektórych są zbyt intensywne, natomiast ja bardzo lubię zapach lilii, ale szok. Naprawdę zaskoczyło mnie to. Jestem praktycznie total make-up free. Pomalowałam tylko rzęsy szybciutko rano, jak wiozłam dzieci do szkoły. Ale, no mówię wam, ta kawa jest po prostu super potrzebna, bo jakoś nie mogę się ocknąć. Aha, i jeszcze muszę przygotować nasionka. Mam tutaj ostatnią tą dynię, bo obiecałam paru osobom, że jeszcze się podzielę. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, dzisiaj taki fajny patent wyczytałam, że żeby nie zachodziły nasionka pleśnią, oczywiście one się tutaj suszą, ale i tak pospałam je cynamonem. Także będę musiała jeszcze przygotować paczuszki do wysłania, ale jeszcze trochę nasionek zostało. Chociaż dni nie, to już powinniśmy wysiewać. Wielo doniczek można by było już wysiać, do gruntu jeszcze za wcześnie. Zwłaszcza, że teraz zrobiło się tak zimno, mam wrażenie, że po prostu wróciło to wszystko na te właściwe tory, jak powinno być, bo u mnie lilaki powoli zaczynają już kwitnąć. Czeremchy widziałam również. Tutaj w ogóle ten lilak sadowy, słuchajcie, mam fioletowo-biały. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to się stało, ale jest to fajne. I w każdym razie ja mam kwiat tylko u góry, bo tak na dole go obcięłam celowo. Z jednej strony fajnie to wygląda, ale z drugiej strony jak miałam tam na dole więcej tych kwiatów, to zawsze mogłam je ciachać do bukietów, a teraz to już nie mam jak. Muszę to rozważyć na przyszły rok. Generalnie bardzo mnie to cieszy, kiedy mogę pójść sobie do ogrodu i wiecie, pościnać chociaż troszkę roślinek i udekorować dom. I nie muszę kupować bukietów ze sklepu czy z kwiaciarni, tylko po prostu wziąć i samemu to stworzyć, to jest dla mnie największa radość. No i dlatego stworzyłam w sumie ten ogród kwiatowy, bo pewnie większość z was tak ma, że jak macie w ogrodzie jakieś kwiaty i tak sobie myślicie, ale bym fajnie sobie zrobił jakąś kompozycję do domu, ale jednak no szkoda jej ścinać, no bo przecież tak to pięknie wygląda, jak wszystko tutaj, nie wiem, obetnę te tulipany, no to już będzie pusto. Dlatego ten ogród kwiatowy jest taki fajny, gdzieś sobie wyznaczyć jakieś jedno miejsce, gdzie wysiać te kwiaty, wiecie, po prostu one naprawdę nie potrzebują wiele. I później możemy je ścinać, im więcej ścinamy, tym one więcej rosną i to po prostu bardzo satysfakcjonujące, bardzo satysfakcjonujące. Aha, jeszcze mogę wam pokazać, jak tam kurnik wygląda. No dzisiaj pan nie przyszedł, bo tam coś chore dziecko miał. Natomiast jest już jakiś progres, nawet stoją ścianki. Ale to myślę, że na spokojnie, słuchajcie, chyba w kolejnym vlogu, jak będzie coś więcej widać, to po prostu was zabiorę i wam pokażę. A ja teraz, słuchajcie, uciekam, może dorobię jakiś mini make-up i uciekamy świętować kolejne 18 urodzinki Agatki. Nie wiem, po co to powiedziałam. Nie.